czytam artykuł opublikowany w warszawskiej gazecie numer 11, 16-22 marca bieżącego roku. Pisze Stanisław Małkowski. Być albo nie być. Jezusowa przypowieść o Ojcu Miłosiernym i jego dwóch synach, święty Łukasz 15, wiersze od 11 do 32, czytana była w liturgii Słowa Mszy Świętej 10 marca. Słuchają Jezusa celnicy i grzesznicy z jednej strony, a z drugiej faryzeusze i uczeni w piśmie. Ojciec przypowieści oznacza Boga, młodszy syn grzeszników, którzy się nawracają, a starszy syn obłudnych faryzeuszów. Można też widzieć młodszym synu narody pogańskie, a starszym przywódców narodu Starego Przymierza. Młodszy opuszcza dom ojca, trwoni wyniesiony majątek, w dalekiej krainie głoduje jako świniopas. Wreszcie wraca do domu ojca, żeby się nie ratować. Starszy syn trwa wprawdzie w domu ojca, ale jak się okazuje, w chwili powrotu młodszego ani do ojca, ani do swojego brata miłości nie ma. Młodszy się nawraca. Wdzięcznością przyjmuje niezasłużoną miłość ojca. Natomiast starszy, uniesiony pychą, nawrócić się nie chce. Historia Kaina i Abla znajduje niezwykłe dopełnienie. Usprawiedliwiony młodszy syn jest podobny do sprawiedliwego Abla, zaś starszy do Kaina zabójcy. Bo kto nienawidzi, jest mordercą. Młodszy syn w symboliczny sposób zabił swojego ojca, żądając wypełnienia testamentu słowami: daj mi część majątku, która na mnie przypada, bo dla mnie już nie żyjesz. Nie jest jednak możliwe zabicie Boga, Ojca Miłosierdzia. Chociaż motywem powrotu do ojca była chęć ratowania siebie, tam dawał mi jeść, to jednak spotkanie z ojcem obudziło w sercu biedaka miłość. Wyobraźmy sobie inny scenariusz. Marnotrawny syn zazdrości świniom koryta i zamiast wrócić do ojca, postanawia upodobnić się do świń. Zamienia twarz na świński ryj i od razu dostaje miejsce w chlebie. Ale tego mu mało. Wkłada różową koszulę z napisem „Jestem gejem”. Dzięki temu wchodzi do świńskiego parlamentu, a odżywia się odtąd z koryta dla VIP-ów. Ponieważ apetyt rośnie w miarę jedzenia, wpada na pomysł, aby prostytuować się z właścicielem świń, niedźwiedziem. Immunitet i wysoka protekcja zapewniają mu świńskie frykasy. Nie myśli już o powrocie do domu. Świniąc się do reszty, zabija ojca po raz drugi. Czy człowiek może stać się świnia z powrotem człowiekiem? To, co w przyrodzie się nie zdarza, możliwe jest w świecie ducha. Duchowo ze świniami może odzyskać ludzką twarz i postać, jeżeli wzgardzi korytem, opuści chleb i stanie kroki w stronę domu ojca. Zabicie w sobie człowieczeństwa prowadzi do dzielenia ludzi i potępiania oraz zabijania tych, którzy nie chcą do reszty się zaświnić. Data 10 dnia kolejnych miesięcy ujawnia nieszczęście tych, którzy wyrzekli się człowieczeństwa i wybrali sposób życia świni prostytutki. To nieszczęście jest nieporównanie gorsze od nieszczęścia skrzywdzonych i zabitych ofiar. Stoimy wobec wyboru. Z jednej strony mamy propozycję ześwinienia się, zajęcia miejsca w chlebie, blisko koryta. A z drugiej wezwanie, aby dom ojca był naszym wspólnym domem. Domu mojego ojca jest mieszkań wiele, mówi Jezus. A przy korycie jest ciasno i perspektywą chlebu jest zawsze rzeź. Świnia wybiera żałosną przyszłość. Diabeł rzeźnik już na swojej świnie czeka, a na razie je tuczy. Zauważmy lęk tuczników, przeczuwających swój nędzny los. Dlatego wołamy: zima wasza, wiosna nasza, nasz chleb, nasz ojczysty dom. Trosce Polskę jako dom ojczysty organizowała sympozja świętej pamięci Anna Walentynowicz i mówiła: policzmy się. Jaka ilość przeważy? Oto jest pytanie.